Jerzysz się. Witajcie, kochani. Patryk, ścigasz się na torze. To może być, to nie wiem, jakiś bolid albo samochód, może to być motor. Jest czarno-czerwony. Widziałam go z prawej strony przód. Będzie mokry tor. Zmień oponę. Ona wygląda dobrze, ale ją zmień. Amen. 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 A jeszcze, wiecie, jeszcze... Nie wiem, po prostu powiem to tak, jak to widziałam. Może ktoś będzie wiedział, o co chodzi. Mężczyzna, który siedział na fotelu takim prezesowskim, może jesteś właścicielem dużej korporacji, może nią zarządzasz. Twój fotel jest obrócony tyłem do okna, z którego widać miasto wysoko. Z lewej strony masz ścianę i ona jest albo z czarnego szkła, albo z jakiegoś marmuru. Błyszczy się i ona cię oddziela od ludzi, może od reszty biura. Siedzisz w tym fotelu i się zastanawiasz i robisz się coraz mniejszy pod tymi myślami. Widziałam cię, jak się kurczysz, robisz się jak małe dziecko w tym fotelu i z tego fotela zjechałeś w dół jak na saneczkach po takim torze lodowym. Te sanki sunęły w dół. Im bardziej jechałeś w dół, tym było więcej lodu. Tak jakby życie się kończyło i był tylko lód. I na dole leżała książeczka. Czerwona, tak mi się wydaje. Mały notes, w którym zapisane są rzeczy z twojego życia, może jakieś interesy, może jakieś sprawy, które notujesz i to cię tam ściągało w dół, ale za tobą poleciał taki ognisty ptak, nie wiem, że anioł. I to był Boży ogień, jak się poddasz temu Bożemu ogniowi, to widziałam cię po chwili na koniu. Pędziłeś na tym koniu przez, nie wiem, jakąś przestrzeń, pustkowie, za tobą było bardzo dużo ludzi na tych koniach, taka armia może. Pędziłeś zdobyć jakiś teren. Nie wiem, co to było, ale pędziłeś zdobyć jakiś teren i na końcu założyłeś się na koniu. Spadło się może myślą, które masz i które powodują, że coś takiego będzie. Amen. Amen. One mogą wielu ludzi uratować i zmienić ludzkie życie. Dlatego, jeżeli to jest, ktoś też w waszym życiu będziecie mieli kontakt być może z kimś tak, bo to, jak to też działa, jeżeli chodzi o wspólnotę. Działa to też w ten sposób, że słowa uwalniane tutaj, one mogą później być używane przez ciebie w stosunku do ludzi, z którymi ty się spotykasz. Jeżeli będziesz widział rzeczy związane na przykład ze słowem wiedzy, które tu jest uwalniane, to użyj tego później. Rozumiesz? Użyj. Jeżeli będziesz widział bo choć na przykład takiego człowieka, to miej tę świadomość, żeby pójść do niego, żeby z nim rozmawiać. Rozumiesz? Pamiętaj, Bóg jest Bogiem nadprzyrodzoności. W tym się musisz umieć poruszać. To są jakieś narzędzia. Dobrze. Kochani, Tadziu, weź tam, wyświetl numer.